Większość problemów negocjacyjnych to są problemy relacyjno-sprzedażowe. Wchodzę i w głowie radar, mój drogi Watsonie, co tu się wydarzyło, że oni sprzedają mieszkanie? Z buta, wie pan co, tak, 500, a mieszkanie 650. I bycie przygotowanym na to, że pierwsza odpowiedź jest nie, jest kluczem do efektywnej sprzedaży. Jak ja mam silny ból, to ja mogę pana nie lubić, ale panu przyjdą, pan mi rozwiązuje problem. Ale zobacz, że większość naszych problemów negocjacyjnych w ogóle wynika z tego, że my mamy kłopot w mówieniu o pieniądzach. Business Rider. Daniel Siniec. Na miejscu pasażera jego gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera. A moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Rzepkowski. Dzień dobry. Piąteczka. Cześć, witam cię. Cześć, cześć. Krzysztof jest osobą, którą być może znacie, bo jest związaną z branżą nieruchomości i no, od 12 lat w tej branży, można powiedzieć, jedną nogą siedzi. Jest konsultantem biznesowym, jest doradcą, jest też trenerem sprzedaży i negocjacji. I to już nasz kolejny wywiad, bo pracujemy już jakby parę razy ze sobą. I chciałem dzisiaj porozmawiać o negocjacjach, bo czasy mamy, jakie mamy, czasy są trudne, każdy milion trzeba liczyć, dlatego... Myślę, że kiedyś był taki moment, kiedy nie trzeba było liczyć i że były czasy łatwe i ludzie tak tymi pach. Jak była przed nominacją, nie trzeba było liczyć każdego. Wtedy było tak. Było inaczej. W każdym kiedyś razie było lepiej. Kiedy? Tak. Słuchaj, chciałem sobie pogadać na temat cen i negocjacji cen nieruchomości, bo jak wiemy wszyscy, ceny nieruchomości idą do góry. A i będą. Będą. I my musimy ten zatrzymać. A czym to można zatrzymać? No, umówmy się, że nie trendem, bo my nie mamy wpływu na rynek, bo jesteśmy za malutcy. My możemy wpłynąć na sprzedającego, na drugą stronę transakcji, żeby cenę zostawić albo cenę zmniejszyć i tą cenę uzyskać dla siebie i dla drugiej strony korzystną. Natomiast ja o tym chciałem sobie porozmawiać. Jak w tych trudnych czasach, pod koniec 2023 roku, panie, negocjować? Jak żyć? Jak żyć? Panie premierze, tutaj jak żyć? Słuchaj, to wiesz, ja ci może zaskoczę, ale zadam ci takie jedno pytanie, trochę odwracające, a mianowicie, żonę masz, prawda? Tak. Masz, dobra. A powiedz mi, a zdarza ci się czasami z nią, nie wiem, pokłócić? Nie musisz mówić wszystkiego, ale tak czasami jakiś taki, wiesz, no, mały foszek, potem się okazało, że tamtoś. Co, ogólnie sytuacja, zdarza ci się czasami czy nie? To chyba jest element małżeństwa po prostu wpisany jako DNA. No, okay. No więc wyobraź sobie, słuchaj, taką sytuację, żeście się naprawdę pokłócili. W sensie to nie jest może to, że ty już do teściowej, czy tam ona do mamusi, a ty też do swojej się wyprowadzasz, tylko ogólnie no pokłóciliście się, napięta sytuacja, drzwi trzaśnięte, jest zła. Ewidentnie coś przeskrobałeś, nie? I teraz sobie wyobraź, że w tym momencie podchodzisz do niej, kiedy ona w takich emocjach jest wściekła na ciebie i mówisz, słuchaj kochanie, może byśmy tak pojechali, wiesz, na weekend do Sopotu. To powiedz mi, znając swoją żonę, jak myślisz, jak zareaguje? No, myślę, żeby nie pojechała. A co ci raczej powie? Bo ja spodziewałem, nie chcesz tego mówić. Ja się raczej spodziewam, że powie, sam se jedź, nigdzie z tobą nie pojadę. I to nie chodzi o twoją żonę, no, tylko ogólnie tak. O reakcję ludzi. Ogólnie o samą żonę. Tak, po prostu. A teraz sobie wyobraźmy sytuację odwrotną. Czyli wyobraź sobie, że jest dobrze. Nie wiem, czy takie masz też wieczory, że jest dobrze. Wiesz, trochę wina żeśmy wypili, jest fajna atmosfera, jest ciepło, miło i przytulnie, kolanka się ocierają, Netflix leci, jest dobrze. I nagle jej mówisz, słuchaj kochanie, a może tak byśmy pojechali na weekend do Sopotu. Jak myślisz, jak wtedy zareaguje? No, wtedy to nawet może by poprowadziłeś. Daniel, ty romantyku i tak dalej. I teraz o czym jest ta historia i czemu od niej tak zacząłem? Dlatego, że zobacz, że propozycja handlowa była ta sama. W obu przypadkach ja ci dałem tę samą propozycję handlową. Pojedźmy razem do Sopotu. Ale odbiór tej propozycji handlowej zależy od tego, na jakim etapie jesteśmy relacji. I jest taka fajna zasada, jak nie pytasz o negocjacje, taka zasada, którą mamy w Sandlerze, że większość problemów negocjacyjnych, które mamy, większość, to są de facto problemy związane ze sprzedażą, a przede wszystkim z budowaniem tej relacji. I wiesz, często jest tak na rynku, słuchaj, że ludzie po prostu wchodzą i negocjują od razu. Czyli ja przychodzę do dewelopera, przychodzę do właściciela mieszkania i mówię, proszę mała, 500 mogę tam żywą gotówką zapłacić. Z buta. Z buta, wie pan co, tak, 500, a mieszkanie 650. Nie? I próbuję cokolwiek gdzieś tutaj od razu. No i teraz połączmy kropki, porównując to z twoją rozmową z żoną o wyjeździe do Sopotu. Na ile w momencie, kiedy jest relacja między nami chłodna, między mną a właścicielem, między mną a deweloperem, to ta propozycja w ogóle ma szansę się przykleić? Ma? Nie. No nie ma.
No nie ma. I teraz właśnie o to, co w całej zabawie chodzi, że najpierw budowanie relacji i najpierw wchodzenie na pozycjometr, a potem składanie propozycji. Nie? Więc ja myślę, że takim pierwszym aspektem jakby tego tematu, który poruszamy, to jest to, żeby mieć świadomość w ogóle, na czym polegają negocjacje i że negocjacje nie polegają na składaniu lepszych ofert. Bo gdyby tak było, już jadą po ciebie, bo gdyby tak było, To de facto wszystkie umiejętności miękkie byłyby niepotrzebne. No wygrywałby negocjacje ten, kto da lepsze warunki. Mamy tą relację i jak w takim razie ją budować? No bo wchodzimy do kogoś, bo załóżmy, podzielimy sobie to na dwóch typów klientów. Osoba prywatna, tak właściciel i deweloperzy. Może zacznijmy od tych osób prywatnych. Chcemy coś wynegocjować, chcemy konkretną cenę wynegocjować. My wiemy, z naszych Exceli wychodzi, że możemy dać za mieszkanie tyle. No i teraz jak ugryźć takie negocjacje? Ja wiem, że prowadzisz tego jakby całodzienne albo dwudniowe warsztaty nawet. Ale tak gdyby pan tak w pigułce mógł, w dwóch słowach, jak pan tak cały dzień w szkole, jakby pan mógł zamknąć, panie Krzysztofie. Słuchaj, no wiesz co, myślę, że pierwsza rzecz to jest po prostu umiejętność w ogóle wyjścia z własnej perspektywy. Zobacz, ty jak wchodzisz do mieszkania, to od razu patrzysz ze swojej perspektywy, czyli co tutaj do przebudowania, jaki będzie ROI, jakie będą koszty, wszystko już liczysz i co ty z tego będziesz miał. Natomiast sukcesem w negocjacjach jest umiejętność wejścia w buty i poznania perspektywy drugiej strony. I dla mnie kluczem jest zadanie sobie pytania, po pierwsze, dlaczego ci ludzie sprzedają? Wchodzę i w głowie radar, mój drogi Watsonie, co tu się wydarzyło, że oni sprzedają mieszkanie? Punktem wyjścia do takich rozważań jest stwierdzenie, że ludzie nie sprzedają mieszkania for fun. To jest zawsze zbyt trudny problem. Mają jakiś powód. Mają ku temu jakiś powód. Nie? I teraz ten powód oczywiście jest bardzo fajnie maskowany. Nawet jeżeli to jest, słuchaj, powód, który jest pozytywny, czyli nie wiem, rozmnażamy się, za małe dla nas, jak on umieramy. No to już jest ten mniej pozytywny, chyba że akurat czekaliśmy na to u kogoś. Natomiast ogólnie jest taka zasada, która mówi, że każdy ma ból, kto sprzedaje akurat w tym wypadku mieszkanie. Nikt nie chce mówić o swoim bólu, ale każdy chce go rozwiązać. Okej, jak chcesz otworzyć tę osobę? No. Jak wyciągnąć od niej ten powód prawdziwy? No tak, to też trzeba bo pytanie o powód jest takie trochę... Tak, dlaczego państwo sprzedają? Wydaje mi się, że rozwód. No, możesz, ale to ogólnie prawdopodobnie nie zadziała. Więc zobacz, cały czas wracamy do tego, co nazywam pozycjometrem. Pozycjometr to jest właśnie to, gdzie my w tej relacji jesteśmy. I jeżeli byśmy taką przyjęli sobie miarę, że powiedzmy na samym początku naszej relacji jesteśmy na jakimś poziomie neutralnym. Jak jest pozytywnie, to wchodzimy na poziom plus jeden, potem plus dwa, a jak negatywnie minus jeden, minus dwa, to ten twój przykład, czy nasz przykład z twoją żoną, to był taki, że raz złożyłeś jej propozycję na minus jeden, raz na minus dwa, na minus dwa, a raz na plus dwa. I teraz zwykle ludzie powiedzą ci wszystko pod warunkiem, że jesteśmy na plus dwa. Jak jesteśmy na plus dwa, to ludzie są otwarci, to się wysypują, to mówią, słuchaj, no Daniel, albo zawodowo, panie Danielu, to już tak powiem panu wprost, no sytuacja jest taka, że ogólnie to, siam to, sram to, owam to. Umiejętność dojścia do tego nazywam kluczową umiejętnością humanistyczną. Humanistyczną. Tu jeszcze nie muszę liczyć. Ja na razie muszę wprowadzić człowieka w chęć mówienia. I teraz wiesz, pytasz, jak to zrobić? Humanistyczna, czyli jaka taka... Człowiek jest pośrodku. Okej. Bo to jest antropocentryczne myślenie, wiesz, że człowiek tu jest najważniejszym elementem tego procesu. Ja zawsze na szkoleniach powtarzam, że jak idziesz kupić mieszkanie, to idź kupić człowieka, a nie mieszkanie. Jak kupisz człowieka, to kupisz jego mieszkanie w najlepszej cenie, wdzięczność jego i jeszcze polecenie. Tak, nie? To się zgadza. I teraz wiesz, jak kupisz tego człowieka? Większość handlowców wie, że ludzie jakby sprzedają i kupują od tych, których lubią. Tylko, że tą próbę zdobycia sympatii zwykle wprowadzają do jakichś banalnych tekstów typu, nie wiem, small talk, panie Danielu, a jak tam trochę się ochłodziło, no ładną mamy teraz tutaj, wie pan, porę roku i tak dalej. Nie było kłopotu z parkowaniem, to taki ulubiony tekst. Albo były. Albo były, tak. I to jest, wiesz, jakaś taka próba small talku, zagadania, zbudowania relacji między nami, tylko że to klienci się już nauczyli tego. Jak przychodzisz do mieszkania jako 25. inwestor w tego dnia albo w tego tygodnia, to ogólnie większość z nich mówiła te same powtarzalne teksty. Albo robiła coś, co też jest powtarzalne, a mianowicie wparowywało od razu na mieszkanie. Bo większość ludzi nie rozmawia, tylko większość ludzi wchodzi i od razu mierzy, liczy, patrzy na człowieka jako na właściciela produktu, a nie na człowieka. Więc gdyby pytać, jak to robić, to oczywiście można się kilku różnych technik nauczyć budowania relacji. Jedną z moich ulubionych to jest przede wszystkim umiejętność dostrojenia.
Czyli umiejętność rozpoznania, jeżeli kojarzysz tą, a masz kolorową chusteczkę tutaj, poszetkę, czyli model diska, gdzie są różne kolory osobowości, to dokładnie tak samo jest z ludźmi, że ja mogę, że na takim spotkaniu handlowym ja mogę mieć tą umiejętność rozstrzygnięcia. Okej, okay, pan Daniel to jest bardziej typ introwertyczno-analityczny albo ekstrawertyczno-dominujący. I wtedy obrać sposób komunikacji taki, jaki jest właściwy dla pana Daniela. I to jest zawsze dla mnie pierwszy krok. I to budowanie relacji, wiesz, czy mi się kojarzy? Z Robocopem. Robocop miał takie kamery i tak rejestrowo. I ty masz być takim Robocopem, który ma na pewno przyczepione do głowy 4 kamery. Cztery, i to jest rozwiązanie do negocjacji, już tak uprzedzając to, co powiemy później. Bo pierwsza kamera to jest, jaki to jest typ osobowości. Czy Daniel to jest zielony, czerwony, niebieski, żółty? Jak on rozmawia? Czy mówisz do niego językiem liczb, czy językiem korzyści? Czy jego pytać, jak się pan tutaj czuje? Czy jego się pytać, czy mu mówić informacje, nie wiem, dotyczące metrażów, precyzyjne? Druga kamera to jest kamera tego pozycjometru. Czy mnie pan Daniel już lubi? Gdzie my jesteśmy? Na ile on jest zamknięty, mało zainteresowany rozmową, zerka do telefonu, a na ile jest zaangażowany? Na ile zaczyna mnie pytać, a pan też ma dzieci? Wiesz, zaczyna być otwartym człowiekiem. Druga kamera. Trzecia kamera, jaki oni mają ból? Co jest powodem zmiany? Dlaczego ci ludzie w ogóle sprzedają mieszkanie? I czwarta, taka, na razie o tym nie mówiliśmy w ogóle, ale uważam, że kluczowa przy procesie decyzyjnym, przy procesie zakupowym, to jest, kto tutaj decyduje finalnie. Czy handlowiec, z którym rozmawiam u dewelopera, jest finalnym decydentem, jeżeli chodzi o ceny? Czy właściciel, z którym rozmawiam, jest finalnym decydentem? Czy tam jeszcze jest córka, matka, żona, ktokolwiek, kto będzie współdecydował o sprzedaży? Więc cztery kamery, które służą mi do zbierania informacji, które potem dopiero wykorzystuję w negocjacjach. Dwie do budowania relacji, a dwie do efektywnej sprzedaży. Ja bym bardziej powiedział, że to nie są kamery, tylko to są skanery. To są skanery. To są skanery. I teraz, bo sama kamera, ona ci nie pokazuje niczego, bo jeżeli ktoś będzie tak i będzie nic nie odezwie, ty nie zagadasz, to nie otworzysz tej osoby. I teraz jak tak naprawdę włączyć ten skaner, tak? Bo trzeba taką osobę otworzyć, deskanować, a nie tylko obserwować, bo ona sama może się nie zdradzić, ona sama może się nie uruchomić. I tak naprawdę mamy jedną rzecz, mamy powód sprzedaży. Jak możemy o ten powód zapytać w inny sposób? Bo według mnie zapytanie o powód wprost jest za bardzo wprost. No, oczywiście zależy od osoby, ale... Co więcej, jest taka też cytata, która mówi, że pierwszy powód, który podają ci ludzie, jest prawdopodobnie nieprawdziwy. To wynika z tego, że mamy te zasłony dymne. Więc jak ja cię zapytam, a jak u ciebie, Daniel, to prawdopodobnie pierwsza odpowiedź będzie, wszystko w porządku. Dopiero potrzebujemy trochę pogadać, trochę pobyć ze sobą, żebyś powiedział, wiesz co, powiem ci, no mam kłopot z tym i z tym i z tym. I wtedy się dopiero wysypujesz. Chociaż Polacy są trochę inni niż Amerykanie. Oj, wiesz co, Amerykanie mają wrodzone, bo to, że generalnie maraka wszędzie im powie, wszystko dobrze, nie? Wiesz, a u nas odwrotnie, możesz mieć wszędzie dobrze, a powiesz stara, powiem ci, ujnia. No właśnie tak. I właśnie u nas ludzie, jak coś jest źle, to w miarę od razu mówią, prawda? Ale wiadomo, że jak masz naprawdę taki trudny problem, to nie sprzedajesz go każdemu. To nie powiesz. Wiesz, i warto się przede wszystkim na początku, nie teraz powinien jak zadawać to pytanie, ale wiedzieć w ogóle, z jakich powodów ludzie sprzedają mieszkanie. Nie? Bo to jest zamknięta, definiowalna lista problemów dotyczących jakichś niedogodności obecnego mieszkania, problemów finansowych, wysokich kosztów utrzymania i tak dalej. Mówię teraz o właścicielach mieszkań. Na pewno ważny jest moment tego pytania. Jak ja cię zapytam na początku, wiesz, spotykamy się po raz pierwszy i co u ciebie w małżeństwie, albo co u ciebie w domu, albo co u ciebie, nie wiem, ze zdrowiem, to twoje pierwsze pytanie będzie... Odczep się. W sensie, wszystko okej, okay, tak? Nie wchodź do mojego świata. Ale jak wyczekam ten moment i ten pozycjometr mi pokaże, okej, to jest ta sytuacja, to nawet gdybym zapytał, dobra, słuchaj, tak, panie Daniele, tak, jeżeli mogę tak wprost, to dlaczego państwo akurat? Ja osobiście unikam pytania dlaczego, bo ono jest inwazyjne. I taki mój najprostszy takich tipów małych, to jest to, żeby nie pytać ludzi, dlaczego sprzedają, tylko skąd pomysł na zmianę. Zobacz, to zupełnie inne jakoś pytanie. Panie Daniele, a jeżeli mogę zapytać, no to skąd pomysł na zmianę w ogóle, nie? Inne pytanie, które tu bardzo lubię, a nie żal państwu? Żal, wie pan, ale. Ale musimy, bo. Ale wtedy trochę pozycjonujesz mieszkanie jako na coś, co jest wielkim skarbem. Bo jest, dlatego przyszedłem je kupić.
bo mieszkanie mi się podoba i jest fajne. Jeżeli będę przychodził do mieszkania na zasadzie, że to jest, wiesz, rzecz, która mi się nie podoba, jest brzydka i jest w ogóle dziadostwem. Tylko, że mój biznes polega na tym, że kupuję brzydkie dziadostwo i robię z niego piękne mieszkanie. I wiadomo, że oboje się zgodzimy na tym, że nie można dewaluować mieszkania, bo wtedy to atakuje właściciela. Ja bym chciał jeszcze taką rzecz poruszyć, mianowicie to, że ludzie sprzedają, jest taka zasada, że sprzedają taniej osobom, które lubią, dla wielu osób mam wrażenie, że jest czymś niemożliwym. To znaczy, że jak ja bym ci powiedział, a że powiedział mi innej osobie, takie normalne, spoza naszego świata, bo my w tym już siedzimy wiele lat, że ktoś da ci rabat 50 albo 100 tysięcy za to, że cię polubi, to by nie uwierzył. Ale zazwyczaj ci nie mają mieszkań na wynajem. Wiesz, no w sensie tak, sami nie kupili niczego. Ale 90% ludzi nie ma mieszkań na wynajem, no prawda? I jakby chodzi o to, żeby pokazać ludziom, że dla nas to jest pewna abstrakcja i być może my nie robimy nikomu takich rabatów, bo kogoś lubimy, bo jakby patrzymy szerzej na to, ale większość ludzi zrobi ci rabat tylko dlatego, że cię lubi, a jak cię nie polubi, to ci nawet za wyższą cenę nie sprzeda. To prawda. Albo ci podniosą jeszcze, prawda? Tak. Sami. Żeby tego tobie nie sprzedać. Wiesz, no ja się bardzo kieruję w życiu taką zasadą, nie odpowiadaj na niezadane pytania. I zobacz, że większość osób z góry odpowiada sobie na niezadane pytania, czyli nie wejdą tyle. Człowieku, nikt cię takie rabatu. Co ty głupi? Daniel, weź, przestań. I z góry wiedzą, że to się nie uda. Nie zapytam, bo wyjdę idiotem, bo się boję. I tak zwykle za tym, że nie zapytam, stoi strach. Że będę źle odebrany, skrytykowany, wiesz, że jakieś zażenowanie wprowadzę w tej sytuacji. Więc pierwsza zasada to jest nie odpowiadać na niezadane pytania. Druga to jest, w życiu masz to, co poprosisz, czyli pytać, prosić i do świata oczekiwać to, o tym wiesz, na inną pewnie rozmowę, czyli że dobrostan, który masz, jest wynikiem tego, że dajesz sygnał do świata, chciałem to mieć, nie? To było moje marzenie, o tym chciałem, mam. Ale trzecia bardzo ważna zasada, trzeba prosić, ale trzeba wiedzieć, trzeba prosić 5 razy. Pięć razy pytać niekiedy. Czyli, że za pierwszym razem, kiedy kogoś o coś poproszę, o rabat, o przysługę w urzędzie, o wolny stolik w restauracji, to zwykle ludzie powiedzą, nie ma, nie da rady, absolutnie nie. I bycie przygotowanym na to, że pierwsza odpowiedź jest nie, a nie tutaj dać się zbić z pantałyku, wchodzić w argumenty, nie wiem, zaczynać się irytować, jest kluczem do efektywnej sprzedaży. Stąd nazwałem to, że większość problemów negocjacyjnych to są problemy relacyjno-sprzedażowe, czyli umiejętności zadawania pytań, budowania relacji, dostrajania się, kontraktowania, spotkania, badania bólu i tak dalej. A negocjacje są tego potem tylko już wisienką na torcie, nie? Więc wiesz, no jeżeli byśmy tak mieli szukać sposobów na to budowanie relacji, zadawanie pytań, to oczywiście nie chodzi tylko o to, czy ty powiesz skąd pomysł na zmianę, albo czy ty powiesz dlaczego, tylko w którym momencie to powiesz i dalej, czy potrafisz sobie radzić z różnego rodzaju zmyleniami. Ja często, wiesz, porównuję negocjacje czy sprzedaż do takiej gry w pokera. Gra w pokera ma to do siebie, że ogólnie trzymamy karty przy orderach. A ludzie, kiedy trafiają do sprzedaży czy do kupna czegoś, tak, w nieruchomościach, i ogólnie by oczekiwali, że tak, pokażemy sobie karty. Nie mam takie, ty masz takie, Daniel, wiesz. Karty każdy trzyma przy orderach. I druga ważna rzecz, to jest gra. Gra, która ma pewne zasady. Jaka tu jest naczelna zasada w grze w pokera? Każdy blefuje. Stąd jedna zasada Sandlera mówi, że wszyscy klienci kłamią. Każdy kłamie, ale nie tylko klienci, ty też kłamiesz. Wszyscy jesteśmy tutaj w znaczeniu nie, że intencjonalnie próbuję kogoś oszukać, żeby to nie było źle zrozumiane, tylko to, że ja po prostu nie pokazuję ci moich kart. Ani ja ci nie mówię, jaki ja mam maksymalny budżet, ani ty mi nie mówisz, jaki ty masz minimalny. Tak. Zdarzają się od tej sytuacji wyjątki. Oczywiście, że tak. Ale zwykle się zdarzają właśnie na skutek dobrej relacji, na skutek tego, że zadawałeś kolejne pytania pogłębiające, czyli raz zadałem pytanie, ty mi mówisz nie wpuszczam cię tutaj, nie powiem ci, jaki jest moje minimum, nie powiem ci, jaki jest, nie wiem, mój powód sprzedaży, jaki ból, ale jak to zrobię trzeci, czwarty raz, trzecie kolejne pytanie, to nagle się okazuje, że ludzie się otwierają. I to jest taki, wiesz co, fajny moment, który na pewno nieraz miałeś, będąc w sytuacji zakupowej. Mówię teraz o prywatnych sytuacjach z właścicielem, kiedy nagle ten właściciel się wysypywał. W sensie mówił o prawdziwych powodach. Nie? Czyli na początku, nie, panie Danielu, my nie musimy sprzedawać, nie mamy noża na gardle, ha, 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 tak. Hi, hi, hi. Po czym nagle w 30 minucie spotkania ten pozycjometr poszedł do góry i ludzie mówią, dobra, wie pan co, to ja już panu powiem. My musimy, bo sytuacja jest taka i taka. To się nazywa pomyłka freudowska. Czyli, że ludzie zaczynają mówić rzeczy,
o których nie chcieli mówić, tak jak u psychologa. Nie powinni mówić. Nie powinni mówić, ale mówią, bo się poczuli bezpiecznie, komfortowo i dobrze. Czemu tak się poczuli? Czemu tak się czuje mu psychologa? Dlatego, że on nas nie krytykuje, nie ocenia. Nie ocenia. On zadaje pytania, on próbuje tylko zrozumieć i jest w tym bezstronny. Chce dojść do tego, co tam się wydarzyło u ciebie. I to tylko to, czyli aktywne słuchanie i umiejętność rozmowy bez krytyki, bez, to jest tak zwana komunikacja bez przemocy, sprawiają, że ludzie czują się już dobrze. Teraz wiesz, jak zbierzemy to do kupy, bo mówisz takie szkolenie w pigułce, jak zbierzemy to do kupy i zrobimy sobie, że ja muszę umieć się dostroić, być czujnym w tym pozycjometrze, a w sprzedaży liczy się wszystko. Ja muszę wiedzieć, co powiedzieć, uważać, żeby czegoś nie palnąć. Jeżeli do tego dołożę jeszcze umiejętność aktywnego słuchania, dochodzenia do intencji, to to wszystko dopiero daje efekt. Mhm. Wiesz, ja mam takie swoje hasło, które lubię powtarzać, że to mikro różnice dają makroefekt. Mhm. Wszyscy to próbują robić, ale to rób każdą z tych rzeczy ciut lepiej. Tak, jakbyśmy przeszli teraz, jakby, okej, już zrobiliśmy tą grę wstępną, już generalnie... Ja się nie mówić o żonie nic. Dobra. I właściciel mieszkania już nas lubi, już jest przyjaźń, prawda? Przyjaźń tego nie nazwał, nie? Ale poziom zaufania, ale jest, bo przyjaźń to nie musi być. Ale jest pewna relacja, pewna sympatia i jakby pozytywne nastawienie do drugiej strony, no. Tak? To jak w takim razie zrobić taką rzecz, o którą każdy się boi, czyli złożyć ofertę. Tą ofertę, tą niską, tą czasami taką zuchwałą ofertę. Wiesz, ja ją nim rzucam tą ofertą, czy tak naprawdę próbnym balonem, to zwykle poprzedzam rozmową o tak zwanych czterech kwestiach. Mhm. Bo ludzie szybko idą w negocjacjach w cenę, a nie negocjują innymi kwestiami. I teraz, co jeszcze się negocjuje w nieruchomościach? Co jeszcze przy kupnie nieruchomości podlega negocjacjom? W mieszkaniówce na rynku wtórnym to są oczywiście jeszcze wyposażenie. Mhm. Nie? Co zostaje w mieszkaniu, co nie. To są takie tam powiedzmy duperele. Albo czas, praca, żeby wynieść też stare szroty, które to też jest koszt, nie? I zasoby. Oczywiście w ramach wyposażenia też biorę pod uwagę jeszcze miejsce garażowe, jest na oddzielnej tam księdze. Ale o wiele ważniejsze pod kątem negocjacji są terminy. Mhm. To są trzy terminy, które podlegają negocjacjom. To jest po pierwsze termin podpisania umowy. Może być zmienny, w zależności od dyspozycyjności i tak dalej. Drugi, pewnie ważniejszy, termin przelania środków. I trzeci, najważniejszy dla ludzi, najważniejszy, termin wydania lokalu, nie? Czyli przekazania finalnego. Więc jest kwestia wyposażenia, kwestia terminów, no, kwestia zadatku. Jeżeli jest zakup kredytowany, albo nawet jak nie, ale masz pieniądze i nie chcesz od razu ich wysypać w całości, możesz mieć zadatek. I teraz pytanie, czy zadatek jest negocjowalny? No tak. I dopiero czwartym elementem jest cena. Teraz czemu o tym mówię? Dlatego, że nim tą propozycję składam, nim rzucam to, wiesz, to jakąś próbny balon, to najpierw zbieram informacje. Ja lubię taką zasadę, że twoje powodzenie w sprzedaży, a finalnie grubość twojego portfela, nie zależą od tego, ile informacji udzielisz, ale ile informacji zbierzesz. Jeżeli ja będę wiedział, co jest dla nich ważne w obszarze głównie terminów, wyposażenie też, ale to jest powiedzmy drugorzędne, terminów, czyli na jakim terminie im zależy, do kiedy państwo chcieliby mieszkać? I kluczowe pytanie, a dlaczego akurat w tym terminie? Czyli powiedzmy, jeżeli klient mi mówi, wie pan co, no my byśmy tak chcieli tak naprawdę do kilka miesięcy jeszcze pomieszkać. Mówiąc kilka miesięcy, co mają państwo na myśli? No wie pan co, na pewno do końca lutego. Kurczę, panie Danielu, a gdyby to był, nie wiem, jednak końcówka roku, albo tu początek stycznia, byłoby to możliwe? I w tym momencie pan Daniel powie, wie pan co, no nie, bo... Bo my dopiero odbieramy swoje mieszkanie w grudniu, potrzebujemy 2 miesięcy, bo my, no wie pan, dopiero sprzedajemy coś, jakby, bo córka musi skończyć semestr w szkole, cokolwiek. Czyli dopiero wtedy, zobacz, nagle po tym badaniu czterech kwestii dochodzimy do tego, jakie są prawdziwe powody sprzedaży. Zadatek. Panie Danielu, a myśleli już państwo o jakimś zadatku, bo nie ukrywam, to będzie zakup z kredytu, nie? I pan Daniel mówi, no wie pan co, 50 tysięcy to byśmy chcieli. Panie Danielu, kurczę, bo tak żeśmy trochę myśleli z żoną, żeby to były 3 dychy. Dałoby radę? Co powie pan Daniel? Albo tak, okej, i nie mam wtedy suwaka do negocjacji, albo powie, i pan co, nie, bo ja potrzebuję do końca roku wpłacić kolejną transzę do dewelopera. Przykładowo. I dopiero zobacz, jak masz pozbierane informacje, to potem da ci narzędzia do czegoś, co się nazywa handel ustępstwami. Czyli ja postaram ci się załatwić te 5 dych, których potrzebujesz. I może pogadam z moją żoną, żeby nie poczekała 2 miesięcy, ale w zamian za to daj mi inną cenę. To są te
tak, suwaki do, suwaki. Do ruszania. Uważam, że jak się negocjuje kwestię zadatku, to tak trochę już jakbyśmy, to jest taki sygnał albo oczko puszczone do właściciela, że już generalnie chcemy kupić to mieszkanie. Znaczy, my przychodzimy, bo chcemy kupić, natomiast chodzi o to, że skoro na piedestał podnosimy cenę zadatku, to trochę jakbyśmy pomijali kwestię ceny i on może to mu zasugerować, że można powiedzieć, że już nas ma. Zapytamy, jak duży zadatek on chce. Wiesz, to nie mam z tym żadnego problemu, bo w tym modelu negocjacji, który ja stosuję, propaguję, szkolę z niego, to ja idę na mieszkanie, bo chcę je kupić. I wprost o tym mówię ludziom. Nie? Czyli, panie Danielu, mi się pana mieszkanie podoba. Nie ukrywam, chciałbym je kupić. Czy przekonam do tego żonę, wspólnika, cokolwiek? Nie wiem. Zawsze jakiś tutaj zły policjan powinien wjechać. Wirtualny. Tak, natomiast wirtualny, prawdziwy, ale zwykle wirtualny, nie, w tych rozmowach. Natomiast ja chcę kupić, bo mi się podoba. Tylko wie pan co? Bo pan tu ma cenę 600. A tak mówiąc wprost, my żeśmy z żoną bardziej myśleli o 500 tysięcy. Pytanie, co pan na to? Czy balon? No, jedzie balon, rzucany zwykle właśnie tym złym policjantem jeszcze, czyli my wspólnie. Czyli jakby jest pilnowany, balon pilnowany przez złego policjanta. No słuchaj, bo jeżeli byś go rzucał w swoim własnym imieniu, no to de facto możesz bardzo szybko tą relację zepsuć. Pracowałeś nad nią, budowałeś i nagle klient powie, no pan chyba żartuje, jak pan tak rozmawiać. Ale zawsze może, co by pan powiedział, gdybym zaproponował tyle. Wiem, wolę mówić to wprost niż gdybać. Co bym powiedział? No, jak ludziom dajesz, a co byś powiedziała, kochanie, gdybym ci kupił coli? No kup mi coli, a potem powiem ci to, wiesz, no, ludzie nie lubią tego gdybania, ale, nie? Słuchaj, ale wiesz, to życie wygląda tak, że nie wszyscy są tak sprytni jak twoja żona, nie? Która chce coli. Tak. A tutaj, gdybym ci, rozumiem, że to mi się udaje tutaj. Ale wiesz, ale zapytaj taki test. No. Zapytaj żonę, wiesz, czego bardzo chce i zobacz, jak ona się zaświeci. Okej, to ja nie mówię, że ona się po oczach widać. Tak, nie? Ona jak nawet jak nie powie, to tak, to ona już, ona powie, Koli, mówisz? Tu mnie zaskoczyłeś, ty i Kolia. Albo taka reakcja może być. W każdym razie nie, no słuchaj, to nie ma tak, że jest jedna technika, nie? Jedna skuteczna, tylko jest no, wiele różnych dróg dojścia i niech sobie każdy znajdzie swoją własną. Ja raczej mówię tak wprost, że taki mamy budżet i mi się to podoba. I wiesz, ja to nazywam taką umiejętnością redefiniowania sytuacji. Co mam na myśli? Zobacz. Właściciel ustala cenę, podobnie jak deweloper, na jakimś pułapie. Dajmy na to 600 tysięcy. Czy mógł ustalić na poziomie 700? Tak. Mógł. 800? Oczywiście. O. Mamy na szczęście wolny rynek i możemy ustalać ceny tak, jak chcemy, bo to rynek definiuje, czy weryfikuje, czy to jest dobra cena, czy nie, rynkowa, czy nie. No więc on zdefiniował sytuację na jakimś poziomie. I teraz zobacz, że większość ludzi podejmując negocjacje próbuje zredefiniować sytuację właściciela albo dewelopera. Czyli mówiąc mu, proszę pana, to nie jest tyle warte. Bo to jest brzydkie, bo to jest na wschód, bo to jest bez windy, bo to jest czwarte piętro. Tak, jeszcze śmierdzi. I jeszcze śmierdzi, proszę pana, i w ogóle, nie? I gramy. Bo starym właścicielem. Tak. No i wiesz, czyli próbują ci zdyskredytować, ustosunkowując się do twojej sytuacji. A zasada mówi, że ten ma rację, kto zdefiniował sytuację. Ten, kto ją pierwszy nazwał. Więc właściciel ją tak nazwał, to po co się okopywać? Jego okopywać o jego propozycję. Przecież każde 10-20 tysięcy będzie dla niego w tej sytuacji stratą. Tak. Stratą. Więc celem w negocjacjach jest to, żeby tę cenę rzucić, ten próbny balon. Nie po to, żeby już ustalić finalną cenę, ale zredefiniować to. Super, rozumiem twoje 500, panie Danielu. No, my mamy 4, czy tam 600, 500 mówiłem przykład. My mamy 500, nie? I teraz pytanie, co pan na to? I dzięki temu, zobacz, co się wydarzy potem. Ja potem będę podbijał moją stawkę. Tak, i on się zakotwiczy na tych 500 i wszystko, co dasz wyżej, będzie dla niego, ale jestem zajebisty w negocjacji. No, oczywiście, że tak. Oczywiście ja też muszę wiedzieć, gdzie jest moje minimum, czy to pułap, żebym go nie przekroczył i nagle tam nie kupił drożej, żeby potem na tym nie, wiesz, wyjść jak na bułacki na mydle. Ale to jest powiedzmy etap już przygotowania wcześniej jakiegoś celu minimalnego, maksymalnego. Niemniej wiem, co rzucam. Rzucam to świadomie, rzucam to odważnie. Żeby ta odwaga przyszła, tego złego policjanta warto mieć, bo nawet jak klient zareaguje jakoś nerwowo, powie, no ale wie pan, no, chyba pan żartuje, to wie pan, no, ja rozumiem, no tak po prostu gdzieś tam z żoną gadaliśmy, ze wspólnikiem żeśmy rozmawiali, no i musiałem to powiedzieć, nie? Ale się z tego ładnie wycofam, to potem mam zredefiniowaną sytuację i co robię? Negocjuję w moim przedziale, niby negocjuję.
ale ze złym policjantem. My jesteśmy razem, a ja negocjujemy, no razem kontra żona, razem, wiesz, kontra wspólnik, nie? Czy mąż. Więc redefinicja sytuacji jest według mnie kluczem do powodzenia w tych negocjacjach, bo wtedy, jak sam powiedziałeś, właściciel zaczyna widzieć zysk w tym, a nie stratę. Prowadzimy wspólne szkolenie Flipy Hurtowe, na którym jednym z elementów jest właśnie nauka moich fliperów, absolwentów, tego, żeby robili lepsze negocjacje i cały, jest cały dzień razem z sobą, tak, prawda, warsztat. Natomiast wiem też, że moi absolwenci często korzystają z swoich usług przy negocjacjach jakichś większych tematów i ciekawszych tematów. Wiem, że masz takie doświadczenie jakby praktyczne, też bardzo, 12 lat siedzisz w tej branży nieruchomości. Powiedz mi proszę, jakie, jeżeli chodzi o jakieś takie ciekawe sytuacje, które pokazują, jak dużo udało się uzyskać korzyści dla tego, który dobrze negocjuje, jakby, bo wiele osób właśnie się okopuje, że się nie da, że no na pewno nie zejdzie. Chodzi o takie, może bez nazwisk, bez adresów, prawda, ale chodzi o to, o jakieś takie przykłady z życia. Nie prowadzę jakichś takich statystyk na zasadzie procentowo, ale pewnie gdybym zaczął się zastanawiać, to... Nie, mi chodzi o konkretny case, tak. Że ktoś mówił, że chce milion, a sprzedał za 100 tysięcy, tak? No to wiesz, to takim przykładem jest działka, która była za 3,5 miliona, która finalnie była wynegocjowana za 2700. To nie jest tak spektakularne, wiesz, nie wiem, że ci powiem, kurczę, za 200 tysięcy ktoś ją kupił, nie? Ale to było zdecydowanie poniżej tego, niż cokolwiek było zakładane, nie? Gdzie w ogóle już próg jakby rentowności był na poziomie 3 milionów, więc to było absolutnie top. Wydaje mi się, że kluczem tutaj jest to, żeby mieć tą, jakby taki spokój wewnętrzny, że to się nie zawsze uda. Że w większości sytuacji rzucanie niskie próbnego balonu skończy się na niepowodzeniu. To, że na próbny balon zawsze ludzie muszą reagować nie. Ta odpowiedź musi paść. A zobacz, że my się boimy te propozycje składać, żeby tego nie usłyszeć. Jeżeli być na próbny balon ktoś ci powiedział tak, okej, tak się możemy umówić. Znaczy, że spaprałeś, że tam wysoko rzuciłeś, tak. Po prostu. No, i sobie myślisz, kurka, no frajer jestem. Mam takiego absolwenta, który już kupił kilkadziesiąt mieszkań, słuchaj, i mówi, że na którymś z pierwszych swoich mieszkań przyjechał w Warszawie, kupował mieszkanie i załóżmy, przyjechali ludzie gdzieś tam z jakiejś wsi do Warszawy, mieli mieszkanie w Warszawie, poszli je sprzedać po prostu. No i on się z nim spotkał, no i zaproponował im swoją cenę taką, że mu się dobrze spina i jest zadowolony, załóżmy, niech to będzie 250 tysięcy. A to było tam, załóżmy, z 280 czy z 300. I on zamiast wypytać o te potrzeby, był na szkoleniu, ja to wszystko też mówię, tłumaczę jakby, że to na samym końcu jest w ogóle gadka o cenie. I on tak naprawdę rzucił im to po prostu, był tak podjarany, że się uda. I oni mówią, panie, my byśmy sprzedali za 200. A on mówi, to 200. I mu sprzedali to 200. I on mówi, nie uwierzysz. Do mnie mówi, nie uwierzysz. A ja mówię, nie przyznawaj się, że generalnie nie robisz tak, jak ci mówię. Nie? Po pierwsze, ale... Ale wiesz, to dobrze powiedziałeś o tym, że cena na koniec. To jest, myślę, bardzo ważny element, nie? Jest taka zasada, która nazywa się cena zabija sprzedaż. Cena podana zbyt szybko, rozpoczęcie negocjacji zbyt szybko. Chociaż jest taka szkoła i wiesz, wiele osób to robi, tego nie oceniam, czy to jest dobre, czy złe, bo jak komuś przynosi rezultaty, to okej. Tylko bardziej, czy to jest twoje, czy nie. No, dla mnie to, że ja bym wchodził do, wiesz, 10 osób i rzucał po prostu wszędzie próbne balony bez żadnej relacji, uważam, że jest... kończy się powodzenie. Tak, bo to jest działanie, tak? A działanie, nawet tempy działanie, tak, i może być skuteczne. Ktoś gdzieś powie ci tak. Nie? Tak, dokładnie, bo być może będzie w sytuacji przymusowej i powie, dobra. I to, wiesz, tylko to, żeby to spuentować z tym, co było wcześniej, bo mówiliśmy, że ludzie kupują i sprzedają tym, których lubią, nie? A tutaj zobacz, mamy od tego wyjątek. Tak. Chyba, że mają silniejszy ból. Tak. Jak ja mam silny ból, to ja mogę pana nie lubić. Ale panu sprzedam. Ale panu sprzedam, pan mi rozwiązuje problem. Tak, nie? Czyli ja nie lubię lichwiarzy, ale jeżeli potrzebuję pieniądze na komunię dziecka, no to nie lubię tego gościa, ale on rozwiązuje mój problem. Oczywiście. Ale analogicznie do tego, chodzi o to, że my robimy to i mówimy wam o tym, żebyście wy mieli lepsze efekty, żebyście musieli chodzić po 100 mieszkaniach. Ale mój trener ostatnio mówił, że słyszał, że w Stanach jest taki gościu, który zarobił, doszedł do wielkiego majątku i za pierwsze 100 tysięcy dolarów, wiesz, jak zrobił, że znalazł sobie najlepiej sprzedający się samochód w Stanach i zobaczył, jakie są ceny, jakiś tam, załóżmy, Passat, tak? Niech to będzie, zobaczył, jakie są ceny i, załóżmy, one chodziły po 100 tysięcy dolarów, te samochody wszędzie, i on dzwonił po 100 ogłoszeń i proponował 50 tysięcy.
i załóżmy za setnym razem powiedział, dobra, pan przyjeżdża, biorę. Mhm. Nie? I mówił, tak zrobił 50 tysięcy, tak zrobił kolejne. Oczywiście, że później zobaczył, że po co dzwonić 100 razy, jak można zadzwonić 20 razy albo 10 razy. I być bardziej skutecznym. I budować relacje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to pokazuje, że nie kupuje tylko ten, kto nie działa, tak? Kto nie pyta. Kto nie pyta, kto nic nie robi. I w życiu masz to, co poprosisz. Tak. Wiesz, są dwa takie główne obszary do poprawy swojej skuteczności i swoich wyników. No jedno to jest, jeżeli chcesz dwa razy więcej kupować, sprzedawać, to dwa razy więcej działaj. Czyli zwiększanie skali, zwiększanie lejka. Tak, ale, paliwa, jest... ale paliwo też się przebala, prawda? No, albo jest drogie. Tak, ale też jakby twoja doba jest głównym twoim zasobem, która jest nierozciągalna. Więc drugi obszar to jest, okej, mogę zwiększać skalę, ale wtedy wchodzimy z Sandlerem i mówimy, pracuj mądrze, a nie ciężko. Nie? Czyli ja mogę polepszyć jakość mojej rozmowy i tak jak powiem, ten gość robił, szukać tych mikroróżnic, gdzie trochę inaczej zagadam, może trochę dłużej pogadam, o coś dopytam, ale dzięki temu mam 25 rozmów potem w lejku, które dają mi kupno za 50 tysięcy, a nie 100. I mogę dalej potem, wiesz, z tym iść po to, żeby już poprawiać, zwiększać skalę, ale jakościowych rozmów. Mhm. Czyli ta jakość, ilość, trochę tak, wiesz, to korporacyjnie niby, bo to jest KPI jakieś może zabrzmieć, ale wydaje mi się, że bez takiej parametryzacji również, bez takiego myślenia o swoim własnym lejku, to też w tej sprzedaży jest trudno na dużą skalę coś osiągnąć. Wiesz, to trzeba też liczyć pieniądze, liczyć ryzyko, które się z tym wiąże, żeby nie było tak, że tylko same umiejętności miękkie, nie? Tutaj są rozwiązaniem. No tak, no to są grunt do policzenia, no bo jeżeli nie policzysz, no to nie wiesz, ile jest max i tak naprawdę cały ten element nie jesteś w stanie go zrealizować, no bo niektórzy mylą negocjacje z tym, żeby ugrać jak najwięcej. To cały czas skubanie z góry. Tak, cały czas skubanie, ale nie chodzi o to, żeby kupić za, jak najtaniej, tylko chodzi o to, żeby kupić za tyle albo poniżej tego, co jesteśmy w stanie dać. No bo ja na przykład nie mam emocjonalnego w związku z tym, że nic nie negocjuję. Kupię po cenie, ona jest dobra, to wolę kupić po cenie wyjściowej, jak ona jest dobra, niż po tej samej cenie kupić innego cele 100 tysięcy, albo dołożyć komuś 10, 20, 30 tysięcy i dalej kupić po tej swojej cenie. No widzieć potencjał. Tak, i widzieć potencjał, a wiele osób się skupia, żeby, no dobra, ale ja wynegocjowałem 100 tysięcy, ale jak ta cena była o 200 zawyżona, to dalej masz 100 do negocjacji jeszcze. Jeżeli mam nowy, fajny dom pod Pabianicami za 350 tysięcy, to ja nie wiem, czy to jest dobra cena, czy nie. Tak. I mogę się cieszyć, że wynegocjowałem 100 tysięcy, ale może, że jestem frajerem i być może, gdybym kupił mieszkanie w Pabianicach, a nie pod i tam nawet dopłacił dychę, to bym zrobił na tym lepszy interes, nie? No, to jest ta umiejętność rzeczywiście liczenia, to jest jedno, ale zobacz, że większość naszych problemów negocjacyjnych w ogóle wynika z tego, że my mamy kłopot w mówieniu o pieniądzach. Liczyć to jest jedno, ale mówić o pieniądzach, nazywać pieniądze, to jest takie, wiesz, już bardzo kulturowe zjawisko, że my ogólnie to ten temat, wiesz, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, jakby dorobiliśmy sobie jeszcze pewnego rodzaju filozofię do tego, że nie potrafimy tego robić. Nie? Tak, że cnotę z tego zrobiliśmy, że wiesz, dżentelmeni nie gadają, nie? Na takie tematy. Mówimy o pieniążkach, fakturkach, trudny temat, wie pytanko. Pan. Pytanka, pogadajmy jeszcze w takim razie, wie pan, tutaj ile byśmy mogli tam poskubać. I ludzie się mają z tym w kłopot. Wydaje mi się, że tak długo jak traktujesz pieniądze jako element, jak coś wstydliwego, to one nie przychodzą. One nie lubią takiego bycia poczucia, że są czymś gorszym, nie? I teraz jedna rzecz to jest, co my myślimy o pieniądzach, to jest bardzo ważne, chyba najważniejsze, ale też co myślą inni, no bo no są takie osoby, wczoraj rozmawiałem na temat, który będę negocjował niedługo, wiem, że właściciel jest osobą no, specyficzną dosyć, no i tak naprawdę dostałem taką informację, że taką radę dostałem od pośrednika, żeby o cenie nie rozmawiać, w ogóle. W ogóle. W ogóle. Dopiero jak cię polubi, to możesz pogadać o cenie. Wiesz, jakby, w założeniu jest, to ma to sens. Tak, ja wiem, że no, o cenie będę mówił dopiero, kiedy poczuję tą płaszczyznę, prawda? Natomiast no, są różne osoby, tak? I mają różne nieruchomości i też różne przypadłości mają, tak? Niektórym bardziej zależy, niektórym mniej zależy. Wiesz, jeżeli to był pośrednik, tego doskonale rozumiem, bo wiesz, no ja też szkolę pośredników. Ja właśnie ich tego uczę. Żeby tak kontraktowali takich Danielów. Dlaczego? No dlatego, że wiesz, ty się znasz na negocjacjach, ty to potrafisz robić, ty tego nie odbębnisz tak, że się klient obrazi czy urazi. Natomiast skąd ma o tym wiedzieć pośrednik? On ci poznaje po raz pierwszy i teraz wie, że jeżeli rzucisz zbyt szybko tą cenę, jeżeli się nie polubicie, to po prostu spaprasz te negocjacje. Więc on jest uczony
pohamuj tamtego, wiesz, ja przekażę najpierw to, a potem dopiero. No więc wiesz, no, my nie mamy wyuczonego modelu negocjowania, nas nikt nie uczył w szkołach negocjacji. Skąd pośrednik ma zakładać, że? Zobacz, ja jako pośrednik pracowałem przez wiele lat i de facto mam takie wrażenie, że wyniesione, nie wiem, czy ze szkoły, z domu, czy skądś, mamy tylko dwie techniki negocjacyjne. Mhm. Dwie. Jedna to jest... Pandę? Przed krytykę. Przed krytykę, tak, czyli tak, pan tak. mi wejdzie, bo to tu syf, tu gówno, to wie pan, to stówki oczekuje rabatu, nie? Więc to jest przed krytykę, a drugi to jest kompromis. Ludzie nie chcą Krakowskim Darkiem. Krakowskim, no to pół na pół, wiesz, który jest po prostu absolutnie zgniły, no bo jeżeli mamy się spotkać w pół drogi, no to zawsze ktoś jest na tym traci, nie? Tak. Jeżeli jedna i druga osoba na tym traci. Po połowie. Tak, po połowie, no to wiesz, zawsze żartuję, że ty chcesz jechać na wakacje w góry, a żona nad morze, no to może Końskim Targiem się w Warszawie spotkajmy, nie? To fantastyczne rozwiązanie, wakacje w moim mieście, nie? Więc jeżeli mamy taki mindset, tak słabe umiejętności negocjacyjne, no to pośrednik nie może zakładać, że to zrobić dobrze, nie? Więc woli zabezpieczyć siebie, tym bardziej, że jemu też właściciel płaci często wynagrodzenie za to, no za to, że odcina takich. Ja myślę, że tutaj była inna kwestia, jakby tu chodziło o to, że właściciel jest no naprawdę podobno bardzo specyficzną osobą i na zasadzie on może ci spojrzeć, skanować i powiedzieć, że ja nie będę z tobą dalej gadał, nie? No jakby wiesz, są różne osoby, zostałem przygotowany, dostałem jakby wgląd i to też mi pokazuje, że nie mogę sztampowo myśleć, tylko muszę naprawdę jeszcze więcej przyłożyć się do tego, żeby zbudować tą relację z tym właścicielem. Nie? Jest to też utrudnione wtedy, no bo masz jeszcze kogoś, tak, w tym procesie. Wiesz, no cała ta sprzedaż, o której ja mówię, jest jednak sprzedażą człowiek do człowieka, prawda? Czyli, że ja bezpośrednio z kimś rozmawiam. Model, w którym jeszcze jest z nami pośrednik, no jest modelem, który powinien albo obdarzam zaufaniem pośrednika, że jest to dobry pośrednik, on potrafi rozmawiać, rozumie też mój interes, albo też go zakontraktować, żeby pozwolił mi z tym właścicielem, czyli musi mi zaufać, że ja mu nie wyrządzę krzywdy, ale niech mi w zamian pozwoli za to budować tą relację samodzielnie. Krzysztof, dzięki wielkie, że zgodziłeś się wystąpić. Dziękuję bardzo. Po raz kolejny, także to była naprawdę ciekawa rozmowa, świetnie się Ciebie słucha, także mam nadzieję, że Wy również dobrze się bawiliście i dowiedzieliście się dużo więcej o negocjacjach, także piąteczka. Piąteczka, dziękuję bardzo. Cześć. Dzięki, do zobaczenia. Hej.